Dlaczego Biblia jest dla nas jedynym źródłem autorytetu? Dlaczego Biblia jest dla nas jedynym źródłem autorytetu? Współczesna archeologia potwierdza prawdziwość informacji, jakie dostarcza nam Biblia, jakie zawiera ona na temat życia patriarchów, na temat tego, co się działo z narodem izraelskim, gdy wychodził z Egiptu i gdy był w Egipcie, i na temat życia Jezusa Chrystusa. I kolejne i kolejne najnowsze badania potwierdzają rzetelność zapisu Biblii, jej historyczną rzetelność. Ale Biblia była wielokrotnie wyśmiewana i atakowana, lekceważona, jeśli chodzi o przekaz, jej przekaz dotyczący historycznych informacji, ale w miarę upływu czasu, w miarę dokonywania kolejnych badań, ten szyderczy śmiech z Biblii coraz bardziej zamierał. I w świetle ostatnich odkryć widzimy, jak niezwykle rzetelną i wiarygodną, prawdziwą, w najmniejszych szczegółach jest ta księga. I myślę, że nie ma się czemu dziwić, ponieważ jest to Boże Słowo. A skoro jest to Boże Słowo, to nie ma innej opcji, żeby było inaczej. To jest Boże przesłanie. Josh McDowell powiedział takie zdanie, zacytuję: tylko Bóg mógł stworzyć tak spójną księgę, która w niezmienionej formie przetrwała przez tysiące lat, która jest wiarygodna od strony historycznej, gdy mówi o wydarzeniach, ludziach i miejscach. Nie ma w niej naukowych absurdów. Jest prawdziwą i odpowiednią dla wszystkich ludzi żyjących w bardzo różnych czasach. Może zadasz pytanie, pomyślisz, dlaczego w ogóle mówimy o wiarygodności Biblii? Dlaczego o tym w ogóle mielibyśmy mówić? Dlaczego? Bo to jest bardzo ważne, dlaczego i po co wierzysz. Dlaczego wierzysz? Dlaczego wierzysz i w co wierzysz? Dla prawdziwości tego jest zasadniczym znalezienie odpowiedzi, czy Biblia rzeczywiście jest Słowem Bożym. 1 Piotra 3,15 mówi: lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. I powiem dzisiaj o 6 rzeczach, które w sposób niezbity potwierdzają autorytet tej księgi. Jak masz coś do pisania, nie stracisz czasu, gdy parę rzeczy wyrzucisz na papier. Po 2 tygodniach nie będziesz nawet 7% pamiętał z tego, co w tej chwili usłyszysz. Po pierwsze, Biblia zawiera niezwykłe stwierdzenia. Tylko Stary Testament ponad 400 razy zawiera taką frazę: tak mówi Pan. Tylko sam Stary Testament 400-krotnie zawiera tą zbitkę. Może słuchasz tego i mówisz, a cóż w tym nadzwyczajnego? Przecież ludzie co chwilę wypowiadają bardzo różne, prowokacyjne stwierdzenia, szokujące stwierdzenia, tylko po to, żeby przez moment zaistnieć, by zwrócić na siebie uwagę. Ale w Izraelu, gdybyś żył około 1400 lat przed przyjściem Chrystusa i gdybyś powiedział, że masz słowo od Boga dotyczące tego, co się stanie w przyszłości, a to by się nie stało, to zgodnie z 5 Mojżeszową, 18 rozdziałem, zostałbyś zabity. To sprawiło, że nie było wielu ludzi, którzy chodzili, byli chętni do chodzenia, rozgłaszania, że Bóg im coś powiedział. Tak jak dzisiaj jest pełno takich nawiedzeńców. W tamtych czasach było to rzadkością i to się nie działo. Wiesz dlaczego? Bo gdy wypowiadałeś słowo "tak mówi Pan", to naprawdę na szali kładłeś swoje własne życie. Taka była cena. Nie było spisanego Słowa Bożego w takiej postaci, jak my dzisiaj to mamy. Bóg objawiał się w życiu swoich ludzi poprzez doświadczenia ich życia i w tym, co im mówił. I oni przemawiali, używając Jego słów. 2 Tymoteusza 3, 16-17 mówi tak: całe pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów,
do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Co to zdanie mówi? To zdanie stwierdza, to Biblia stwierdza sama o sobie, że jest natchniona i jest inspirowana przez samego Boga. 1 Tesaloniczan 3,13. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwe, jako Słowo Boże, które do was, wierzących, w was, wierzących skutecznie działa. Czyli innymi słowy, nie chodzi tu o ludzkie działanie, ludzki plan, tu chodzi o Boży plan i Boże Słowo i Boże działanie. To o to chodzi w tej księdze. W ostatnich latach XX wieku pojawiło się sporo ludzi, którzy wątpili w to, czy rzeczywiście Biblia jest Bożym Słowem. I część z tych nazwisk będziemy rozpoznawali. Tacy ludzie jak C.S. Lewis, Josh McDowell, autor Ben-Hura, Wallace, Chuck Colson, doradca prezydenta Nixona. Wszystkich tych ludzi łączyła jedna rzecz. Każdy z nich nie wierzył w autorytet i w prawdziwość Bożego Słowa. Ale ci ludzie byli na tyle odważni i na tyle uczciwi wobec siebie samych, że każdy z nich podjął takie jakby dochodzenie, prywatne dochodzenie, pragnąc dojść do tego, czy rzeczywiście ta księga jest Bożym Słowem. I wiesz, po długiej pracy badawczej całkowicie zmienili swoje myślenie i stali się jednymi z najlepszych apologetów tej księgi, gdy zapoznali się z dowodami, które stoją za wiarygodnością jej przekazy. Im bardziej, im więcej studiujesz Boże Słowo, to dochodzisz do wniosku, że to nie jest tylko i przede wszystkim sprawa serca, to jest przede wszystkim sprawa twojej głowy. A gdy Bóg zmieni twoją głowę, twoje myślenie, to zmieni twoje serce. To jest kwestia czasu. Biblia zawiera niezwykłe stwierdzenia. Nie umieściłbyś takich dziwnych stwierdzeń, gdybyś chciał, żeby ludzie z łatwością uwierzyli w tę księgę. To nie pisałbyś takich niezwykłych stwierdzeń, bo ludzie w ten czas nie są chętni, by w to uwierzyć. A Biblia pełna jest tak niezwykłych stwierdzeń. Ojciec zapytał swojego syna, czego nauczyłeś się dzisiaj na zajęciach szkoły niedzielnej? A on mówi, tato, nie uwierzysz. Taką historię usłyszeliśmy, że Mojżesz wyprowadził Izraelitów z Egiptu. I gdy po kilku tam godzinach doszli do morza, stanęli przed tym morzem, to armia egipska zaczęła ich ścigać i powstała panika. I Mojżesz nie wiedział, co zrobił, więc szybko zgromadził wokół siebie najmądrzejszych ludzi, najlepszych inżynierów i zaczęli budować most pontonowy. I ten cały naród wszedł na ten most pontonowy. Gdy byli już na środku, to Egipcjanie też zaczęli wchodzić na ten most pontonowy. I w ten czas Izraelici przywołali taką eskadrę bombowców szturmowych i oni zbombardowali ten most i ci Egipcjanie utonęli. A ojciec tego słucha, mówi, synu, czy naprawdę taką historię opowiedziała wam pani na zajęciach szkoły niedzielnej? Nie, ale ona opowiedziała nam taką historię, w którą też byś nie uwierzył. Biblia zawiera niezwykłe stwierdzenia, ale one przetrwały tysiące lat. Wiesz dlaczego? Bo są prawdziwe. Bo są prawdziwe. Pierwsze osoby, które były świadkami pustego grobu i widziały zmartwychwstałego Pana, to były kobiety. Nie mógłbyś w tamtych czasach wybrać ludzi na świadków, którzy byliby bardziej niedobrani jako świadkowie. Wiesz dlaczego? Bo nie dlatego, że kobiety nie mówiły prawdy, ale dlatego, że w tamtym społeczeństwie to, co mówiły kobiety, nie miało żadnego znaczenia. Żadnego znaczenia. Jeżeli chciałbyś uwiarygodnić taką historię jak zmartwychwstanie, to nigdy jako autor nie powinieneś wybrać kobiet jako świadków tego wydarzenia. Powinieneś wybrać mężczyzn. Bóg ma inne pomysły. Druga przyczyna, dla której wierzę, że Biblia jest jedynym źródłem autorytetu, to historyczna dokładność. Gdy czytasz Biblię, to nie mówi ona o fikcyjnych ludziach, fikcyjnych wydarzeniach, fikcyjnych miejscowościach, które istnieją w głowie tego, który to opowiada. Nie tak została spisana Biblia.
Historyczne i archeologiczne odkrycia potwierdzają dokładność i rzetelność zapisu Biblii. W najmniejszych, w najdrobniejszych szczegółach. Mówi się, że gdy archeolodzy przystępują do swojej pracy na Bliskim Wschodzie, to w jednej ręku trzymają Biblię, a w drugiej ręce łopatę i taką miotełkę archeologiczną do czyszczenia tych artefaktów. Przed laty nie było żadnych materialnych dowodów na istnienie takiego miasta jak Sodoma. Jaki wniosek wyciągnięto? To jest kolejna nieprawdziwa historia, o jakiej mówi Biblia. Ale jeżeli znasz Biblię, to wiesz, że jest poważny powód, dla którego bardzo trudno było znaleźć jakiekolwiek materialne potwierdzenia istnienia Sodomy i Gomory. Wiesz, co Pan Bóg zrobił, prawda? Spuścił na te miasta deszcz siarki i ognia. Ale z 1964 rok do roku 78 odkryto ponad 700 takich glinianych tabliczek i kilkanaście z tych tabliczek zawierało informacje handlowe o dostarczaniu produktów do różnych miejsc w dawnych czasach. Wiesz, do jakiego miejsca było przeznaczone kilka takich przesyłek? Do miasta, które nazywało się Sodoma. Niektórzy mówią, że ewangelista Jan nie jest dokładny w tym, co pisze w swojej Ewangelii. Mówią, że wspomina on o sadzawce Betesda. Archeolodzy powiedzieli jakieś 100 lat temu, 70 lat temu, przekopaliśmy całą Jerozolimę i nigdzie nie znaleźliśmy takiego miejsca. Zapis nierzetelny, nieprawdziwy. A Jan mówi o sadzawce mającej 5 krużganków. Ale jest 64 rok. Kopią na głębokość 12 metrów, 12 metrów pod powierzchnią ziemi, znaleźli kolumnady. Wiecie, ile ich było? 5. Dokładnie, jak powiedział Jan Ewangelista. W pewnym momencie swojej Ewangelii Jan mówi, że Jezus był sądzony na kamiennym bruku. Archeolodzy mówili, sprawdziliśmy, przekopaliśmy, nie ma czegoś takiego. Biblia nie mówi prawdy. Ale znowu, koło roku 60. odkryto 2,5 tysiąca metrów kwadratowych takiego kamiennego bruku. W takim małym szczególiku Biblia okazuje się bardzo ścisłą i wiarygodną. Jeżeli by dokonano morderstwa i to morderstwo by opisała mała 7-letnia dziewczynka i napisałaby, że ten pan, który tamtego pana dźgnął takim dużym nożem, miał płaszcz, a w tym płaszczu brakowało jednego guzika. I w trakcie dochodzenia znaleziono płaszcz, i nie było tam jednego guzika. Wiesz, co to znaczy dla wiarygodności zeznań tej dziewczynki? Takie nic nieznaczące szczegóły, o których mówi Biblia, okazują się być prawdziwe. Wiesz, co to znaczy że dla wiarygodności jej przekazu? Łukasz, 3 rozdział, 1 werset. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz. Dlaczego Łukasz podaje nam tak dużo tych dziwnie brzmiących informacji? Dlaczego? Dlaczego daje tak szczegółowe informacje? Wiesz, bo w tamtych czasach nie używano kalendarza. Nie używano takiego zwrotu roku pańskiego 30. Nie używano, w ten sposób nie mierzono czasu. Określano czas, odnosząc to do osoby, która w tym momencie sprawowała władzę. Dlatego tak dużo dokładnych informacji o ludziach, którzy sprawowali władzę. I gdy Łukasz opowiadał, gdyby opowiadał zmyślone historyjki, z pewnością nie odniósł siełby do tych konkretnych historycznych postaci, o których wspomina. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat. Łukasz po prostu rzuca wyzwanie. Mówi, panowie, sprawdźcie to, co mówię. Sprawdźcie rzetelność mojego zapisu, mojego przekazu. Chuck Colson, ten, który był doradcą prezydenta Nixona, powiedział taką rzecz. Archeologia bez przerwy dostarcza nam nowe dowody potwierdzające rzetelność historycznego przekazu Biblii. Kolejny dowód potwierdzający prawdziwość
I to, że można wierzyć w Biblii, to wyjątkowy styl tej księgi. Tak naprawdę to nie jest jedna księga. Tak naprawdę to jest 66 ksiąg. 39 to Stary Testament, 27 to Nowy Testament. O czym mówią? Mówią głównie o tym, kim jest Jezus, i Nowy Testament o tym, jak powinien funkcjonować Kościół. Biblia została spisana w trzech językach: hebrajskim, aramejskim, greckim. Była spisywana na trzech kontynentach: Afryka, Azja, Europa. Była spisywana w czasie 60 pokoleń przez 40 ludzi na przestrzeni 1500 lat. Ci ludzie, w większości, którzy spisywali, siebie nie znali, żyli w innych kulturach, w innych miejscach, pochodzili z bardzo różnych warstw społecznych, poczynając, nie wiem, od rolników, a kończąc na władcach, na królach. I pomimo tego 1500-letniego okresu, różnic osobowościowych autorów, tego, że pochodzili z tak różnych miejsc, jest zadziwiająco ta Biblia jednolita, taka charakterystyczna, jeśli chodzi o styl, i jeden przewijający się temat. Jaki? Bóg i człowiek, który może być z nim pojednany poprzez Jezusa Chrystusa. Pisali o nim prorocy Starego Testamentu. Przyszedł on na ziemię w czasach Nowego Testamentu i tak jak mówi ta księga, przyjdzie on tu jeszcze raz, by zabrać swój lud. Pewnego razu wróci na ziemię. Wyobraź sobie, że poszedłbyś do swoich 40 najlepszych przyjaciół. Może znajomych, bo tylu to trudno mieć przyjaciół, prawda? Którzy mieszkają w jednym mieście, słuchają podobnej muzyki, oglądają podobne programy telewizyjne, chodzą na podobne filmy do kina, czytają podobne magazyny, gazety, słuchają podobnej muzyki i mieliby ci ludzie, tych 40 osób, byś zachęcił do tego, żeby napisali na jeden z kontrowersyjnych tematów, na przykład na temat polityki, na temat, nie wiem, no, zdrowia, religii, Pana Boga. Jak myślisz, jakbyś zebrał to, co oni napisaliby na temat polityki, to stanowiłoby to jakąś zwartą całość? Obojętnie. Pomimo tego, że nie żyją na przestrzeni 1500 lat, nie piszą w trzech językach, nie mieszkają na trzech kontynentach, nie będziesz miał wspólnego przekazu. Tylko ten jeden argument, jeśli chodzi o prawdziwość Biblii, powinien ciebie zmotywować do jej czytania. Ten jeden argument powinien zmusić cię do czytania tej księgi. Taki przykład, który obrazuje trochę motywację. Kapral przychodzi do kapitana i mówi, że próbował sprzedać żołnierzom w swoim oddziale taką polisę ubezpieczeniową, ale nikt nie chciał jej kupić. No a ten kapitan pyta, czy próbowałeś zmotywować tych ludzi? No próbowałem, ale to nie działa. I ten raz kapitan powiedział, słuchaj kapralu, pokażę ci, na czym polega motywacja. I mówi, żołnierze, jak zapłacicie 40 zł na miesiąc, dostaniecie polisę na 50 tysięcy złotych. Gdyby wam się coś stało, to rodzina w ten czas otrzyma te 50 tysięcy złotych. Nie było chętnych. Ale w ten czas kapitan mówi, słuchajcie panowie, powiem wam trochę to jeszcze raz. Płacisz 40 zł miesięcznie, jak umrzesz, to armia musi wypłacić twoim najbliższym 50 tysięcy złotych. I gdy ruszymy do walki, jak myślicie, kogo armia wystawi do pierwszych szeregów? Tych, którzy mają polisę, czy tych, którzy nie mają polisę? Momentalnie żołnierze kupili polisę. To nie jest zbyt dobra motywacja, ale jaka jest twoja motywacja, jeśli chodzi o czytanie Biblii? Psalmista mówi tak, jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Tęsknisz za Bogiem. Czy są momenty, że sięgasz po tą księgę, by ją czytać? Co cię w ogóle motywuje do tego, żeby otwierać tę księgę? Jaka jest twoja motywacja? Jest kolejny powód, dla którego wierzę, że Biblia jest jedynym źródłem autorytetu. To jest jej niezniszczalność.
Bóg zatroszczył się o to, żeby ta księga przetrwała do twoich i moich czasów. Był w historii narodu wybranego taki król Manases, żył 7 wieków przed Chrystusem, bardzo bezbożny gościu, brutalny król. Tak mu nie pasowało to, co Biblia mówiła, tak mu nie pasowało do tego, co działo się w jego życiu, że w pewnym momencie postanowił zniszczyć wszystkie kopie Starego Testamentu. 5 ksiągów w tamtych czasach. Jedna kopia się przechowywała, którą znaleziono później przy pracach remontowych w świątyni. Ewangelista Marek 13:31 mówi takie słowo: niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Biblia nie była spisywana na jakimś gładkim papierze, jakimś wodoodpornym markerem albo przechowywana na jakichś twardych dyskach. Nie. Była pisana na papirusie, na skórze zwierząt, spisywana bardzo prymitywnymi narzędziami, a pomimo tego przetrwała tysiące lat i nie została zniszczona. Jest więcej kopii Starego i Nowego Testamentu niż jakiegokolwiek innego starożytnego dzieła literackiego. Arystoteles około 344 roku przed Chrystusem pisze pewne swoje dzieła i najstarsza kopia, jaka się zachowała, pochodzi z roku 1100 po Chrystusie. Czyli czas, jaki upłynął od oryginału do najstarszej kopii, jaka się zachowała, to ponad 1400 lat. Zachowało się tylko 5 manuskryptów. Juliusz Cezar napisał Wojny Galów. Około 60 roku przed Chrystusem, to dzieło wyszło spod jego pióra, najstarsza kopia, jaką dysponujemy, pochodzi z 900 roku naszej ery. Czyli znowu ilość lat, jaka upłynęła od oryginału do najstarszej zachowanej kopii, to ponad 950 lat. Ile się kopii zachowało? Około 10. Jeśli chodzi o Nowy Testament, to liczby są przerażające. Prawie 20 tysięcy kopii Starego i Nowego Testamentu. Niektóre fragmenty, jeśli chodzi o Nowy Testament, te 20 tysięcy to chodzi o Nowy Testament, niektóre fragmenty schodzą do około, są tylko młodsze 100 lat niż oryginał. Nie 1500 lat, nie 1000 lat, nie 6 kopii, 20 tysięcy fragmentów. I niektóre schodzą do 100 lat w pobliże momentu napisania oryginału. A ludzie ciągle atakują rzetelność zapisu Biblii. Żył taki cesarz, nazywał się Doklecjan, około 300 roku po Chrystusie. Postanowił odwrócić bieg historii i wyrugować chrześcijaństwo, przywrócić z powrotem pogaństwo w cesarstwie rzymskim. I uznał, że drogą do zniszczenia chrześcijaństwa w najlepszy sposób będzie zniszczenie Biblii. Myślę, że strategię miał dobrą. No, ale był trochę za mały gościu był, żeby to zrobić. Znaleziono monetę, gdzie napisał: chrześcijaństwo zostało zniszczone, a czczenie bóstw zostało przywrócone. No, ale tylko mu się tak to wydawało. Upłynęło tylko 10 lat. 10 lat później pojawia się Konstantyn. I wiecie, co się dzieje, jeśli chodzi o jego nastawienie do chrześcijaństwa? Wydał polecenie wydrukować 50 kopii Biblii na koszt cesarstwa. Tylko 10 lat później. Kolejny powód, piąty powód, dla którego wierzę w Biblię, że to jest jej naukowa i prorocza rzetelność. Księga Joba, 26 rozdział, 7 werset, cytuję: rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością. Usłyszeliśmy? Ziemię zawiesza nad nicością. Księga Joba to jedna z najstarszych ksiąg Biblii. W tamtych czasach uważano, że ziemia jest płaska. Ten gościu pisze: ziemię zawiesza nad nicością. Izajasz, 40 rozdział, 22 werset. Tak opisuje Boga. Siedzi nad okręgiem ziemi. Skąd on mógł o tym wiedzieć?
700 lat przed narodzeniem Chrystusa, że Ziemia jest okrągła. Tysiące lat wcześniej, niż pojawił się Kopernik. Skąd on o tym mógł wiedzieć? Tylko w jednej sytuacji. Gdy Bóg mu to objawił. I dokładnie Bóg to zrobił. Ludzie przez wiele lat myśleli, że można policzyć gwiazdy. Ojciec astronomii, Hiparchos z Nikei, który żyje kilkaset stuleci przed Chrystusem, powiedział i doliczył się istnienia 1056 gwiazd. Tak samo myślał Ptolomeusz, który żył w około roku setnego naszej już ery. A Bóg obiecał Abrahamowi, że jego potomstwo będzie tak liczne jak piasek morski i gwiazdy na niebie. Co robili sceptycy? Jak mieli takie autorytety, które znały się na gwiazdach i mówiły, że jest 1056 gwiazd, śmiali się z tego, że naród będzie tak liczny jak gwiazdy, tak? No ale teraz mamy trochę mocniejsze teleskopy, trochę więcej wiemy. Dziś wiemy, że istnieją setki miliardów galaktyk. Tylko w jednej galaktyce znajduje się od 100 do 300 miliardów gwiazd. Tylko w jednej galaktyce. Z czego 8479 jest widocznych z Ziemi. Gołym okiem, w idealnych warunkach możemy dostrzec około 2500 gwiazd. Reader's Digest napisał, wiemy, że istnieje więcej gwiazd niż ziarenek piasku na wszystkich wybrzeżach morskich. I znowu ci, co się śmiali z przekazu Biblii, z tej obietnicy, jaką Bóg złożył Abrahamowi, że jego potomstwo będzie liczniejsze niż piasek morski, znowu uśmiech zastygł na twarzy. Trochę więcej o naukowych dowodach potwierdzających przekaz Biblii. Marek 8 rozdział. 22-26 werset. Pamiętamy tę historię. Przyprowadzono do Jezusa ślepego człowieka. Jezus wziął tego ślepego, niewidomego za rękę, wyprowadził go poza wieś, splunął w jego oczy, włożył nań ręce i zapytał go, co widzi. I teraz, to jest ciekawe, ten człowiek powiedział, że wyglądają mi ludzie jak drzewa. Gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. I potem jest napisane, że Jezus powtórnie włożył na jego oczy ręce i on przejrzał i został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie. Ten opis cudu sprawiał i sprawia kaznodziejom sporo problemów, bo próbują wytłumaczyć, jak Jezus, Bóg w ludzkim ciele, nie mógł dokonać cudu, tak powiem, od razu i dobrze, tak? Ale najnowsze odkrycia związane z okulistyką i z operacjami oczu sporo wnoszą zrozumienia odnośnie tego, co zaszło w sytuacji tego człowieka. Ludzkie oko, nawet gdy jest uleczone od strony fizycznej, to tak naprawdę obraz powstaje w naszym mózgu. I musi być przekalibrowany nasz umysł, nawet gdy oko jest już bardzo dobrze widzi, to umysł musi być przekalibrowany, ta część odpowiedzialna w mózgu za widzenie, żeby ten obraz we właściwy sposób mógł zacząć powstawać. I doktor Keith Menno mówi o tym, jak 50-letni niewidomy człowiek od czasu dzieciństwa przeszedł operację oczu i przez najbliższych pięć tygodni gorzej sobie radził niż ten czas, gdy był zupełnie ślepy. Dlaczego? Patrzył na kota, a kot był w trzech częściach. Patrzył na drzewo, a tutaj pień był oddzielnie, gałęzie były oddzielnie, liście były oddzielnie. Jego żona powiedziała, że po upływie dopiero 5 tygodni zaczął jego mózg normalnie odtwarzać to, co dostarczały mu oczy. Że widział pień, gałęzie, liście, drzewo, tak jak ono jest, jak je postrzegamy. Schody dla tego człowieka były czymś przerażającym, bo nie widział w trzech wymiarach, nie? To możesz sobie wyobrazić. Ten doktor Keith Menno powiedział, kiedy niewidomy człowiek powiedział, widzę ludzi, ale wyglądają oni jak drzewa, to co mówi ten tekst nie jest poetyckim obrazem, to kliniczny opis tego, co się dzieje w mózgu człowieka, gdy zaczyna widzieć. Jezus już dokonał cudu, mówi ten lekarz, przywrócił mu wzrok, ale mózg jeszcze nie ogarniał obrazów,
które przekazywały już zupełnie dobrze działające oczy. Gdyby człowiek żyjący w tym 30 roku naszej ery chciał udawać, że został uzdrowiony, to napisałby i powiedziałby, że widział w sposób doskonały od razu. Nie wiedziałby o syndromie, jaki towarzyszy osobom, którym jest przywrócony wzrok, gdy bardzo długo nie widziały albo w ogóle nie widziały. To, co tu mamy, to mamy opisany podwójny cud. Myślimy, że Jezus dokonał połowy cudu, a Jezus dokonał dwóch cudów. Uleczył jego wzrok i momentalnie, za drugim razem, uleczył jego mózg. Tą część, która jest odpowiedzialna za widzenie. Kolejna rzecz potwierdzająca wyjątkowy autorytet Biblii to proroctwa. Myślę, że to jest najmocniejszy argument. 1 Piotra, 1 rozdział, 19-21. Mamy więc słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni w świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo pismo nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Spróbujmy tak na roboczo zdefiniować, o co tu chodzi, gdy pada słowo proroctwo. Chodzi o przepowiedzenie tego, co się stanie często setki lat wcześniej, niż te wydarzenia dopiero się wydarzyły. O czym mówiło to proroctwo? I był taki profesor, już nie żyje, nazywał się Peter Stoner, specjalizował się w dziedzinie rachunku prawdopodobieństwa i zbadał prawdopodobieństwo pojawienia się przypadkowego człowieka, który wypełni część z tych starotestamentowych mesjańskich proroctw dotyczących osoby Jezusa. Na przykład, wzięli te mesjańskie proroctwa, przypowieści dotyczące na przykład tego, że Mesjasz urodzi się w Betlejem, że zostanie zdradzony przez przyjaciela za 30 kawałków srebra. Wzięli pod uwagę takich 8 proroctw. I wiecie, jakie wyszło prawdopodobieństwo pojawienia się przypadkowego człowieka, w którego życiu wypełni się tych 8 proroctw? Jest to jak 1 do 10 do 17 potęgi. To nam nic nie mówi. Zobrazujmy to. Musielibyśmy obszar Polski zasypać monetami 5-złotowymi na głębokość 60 cm. Tylko jedną pomalowałbym na czerwono, wrzuciłbym tą monetę, potem bym spuścił stado, nie wiem, 1000 spychaczy, żeby przez 2 tygodnie to przesuwały, a potem ciebie bym wyposażył w saperkę, w plecaczek, zawiązał ci oczy, mógłbyś chodzić, jeździć gdzie chcesz, kopać jak chcesz, ale mógłbyś podnieść tylko tą jedną monetę. I tą, którą byś podniósł, to miała być ta jedna pomalowana na czerwono. Takie jest prawdopodobieństwo przypadkowego wypełnienia się 8 proroctw w życiu jakiegoś człowieka. Wiesz, o ilu proroctwach mówi Biblia? Ponad 300. O ponad 300. Przez stulecia sceptycy próbowali podważyć autentyczność Biblii, mówiąc, wiemy, co zrobili pierwsi chrześcijanie, wiemy, co zrobili z tymi proroctwami. Wzięli Stary Testament i jak Jezus już umarł, to wpisali te wszystkie wydarzenia w Stary Testament. No i mieli argument, bo w tamtych czasach nie znano, nie dotrwały do naszych czasów te hebrajskie kopie. Najstarsze kopie Starego Testamentu, tak zwane masoreckie, pochodziły dopiero z 8 wieku naszej ery. I oni twierdzili, że chrześcijanie po prostu wpisali te rzeczy dopiero po śmierci Jezusa. Ale jest 47 rok. Pewien beduiński pasterz chodzi, jak paszysz owce, to się nudzisz, masz dużo czasu. To był młody chłopak, rzucał sobie takie kamienie do takich dziur. I któregoś razu, gdy rzucił do takiej jaskini kamień, kamień walnął w coś, co brzmiało jak rozbijany gliniany garnek. Zszedł na dół. Wyciągnął fragment dziwnie zapisanego zwoju. Pokazał to komuś tam, wybuchła wielka sensacja archeologiczna. Naukowcy zbadali to znalezisko i wiele innych. Odkryto tak zwane zwoje w Qumran. Naukowcy określili ich wiek na od 300 do 400 lat przed narodzeniem Chrystusa.
A więc zawierały proroctwa dotyczące tego, że urodzi się z dziewicy, że będzie prowadzony jak baranek na zabicie, że zostanie sprzedany za 30 kawałków srebra i wszystkie inne dotyczące Jezusa. Kolejny argument, szczekanie przeciwko Biblii, zostało wyrugowane. Psalm 22 zawiera bardzo ciekawy, niezwykły dowód. Opisuje detale ukrzyżowania Chrystusa. Jest rok około 1000, gdy jest spisywany ten psalm. A kara śmierci została dopiero wprowadzona 500 lat później. Ciekawe, co? A to już dokładny opis tego, jak wygląda taka kara. 500 lat wcześniej, niż w ogóle ją zaczęto wprowadzać, stosować. Jeszcze jedna ważna rzecz, która sprawia, że uważamy Biblię za nasz ostateczny autorytet. Ona dzisiaj jest prawdziwa i aktualna, jak najbardziej. Ta księga jest prawdziwa dla ludzi żyjących w każdym czasie, w każdym miejscu i w każdej kulturze. I to jest fenomen. Prawdziwa w każdym czasie, w każdym miejscu, dla każdej kultury. Jest praktyczna i do zastosowania dzisiaj, w codziennym życiu. Jezus mówi, nie troszcie się o dzień jutrzejszy, dość ma dzień swojego utrapienia. Prawdziwe? Historia Samarytanina wzbudza pytania o to, kto jest moim bliźnim. Aktualne do dzisiaj? Gdy Biblia mówi o tym, żeby zaniechać takiej mądrości, by stać się bogatym, to wie, o czym mówi? No, tu już nie widzę potwierdzeń. Biblia jest ostatecznym słowem Boga. Bóg przemówił i to jest wystarczające. Objawienie Jana, 22 rozdział, 18-19 wers, cytuję. Co do mnie, to świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeśli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi, proroctwa, ujmie mu Bóg z działu jego, z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Bóg w niezwykły sposób strzeże autorytetu swojej księgi. I nie powinno nas to dziwić. Dlaczego wierzę Biblii? Zawiera niezwykłe stwierdzenia, jest wiarygodna historycznie, ma wyjątkowy styl, jest niezniszczalna, jest rzetelna pod względem naukowym i proroczym, dzisiaj jest prawdziwa i aktualna. Wierzę w tej księdze, dlatego że mówi o Jezusie, moim Panu, o moim Zbawicielu, o tym, który zmienił moje życie. Jeżeli Biblia jest prawdziwa, to ona musi mieć autorytet nad moim życiem. A jeżeli nie jest prawdziwa, to nie powinienem zawracać sobie głowy i tracić swojego czasu na jej czytanie. Jeżeli ktoś mówi, że Biblia nie jest Bożą księgą, to w zasadzie mówisz to, że Bóg nie jest w stanie komunikować się z ludźmi. Ale takie myślenie jest nielogiczne. Jeżeli Bóg może stworzyć świat, jeżeli Bóg mógł i może stworzyć człowieka, to myślisz, że nie będzie chciał się z nim komunikować? To jest nielogiczne. Tego, którego stworzył na swój obraz i na swoje podobieństwo, że nie jest w stanie w realny sposób się z nim komunikować? Dlaczego Bóg miałby pozwolić swojemu synowi umrzeć odkupieńczą śmiercią na krzyżu, później wzbudzić go z martwych i nie zostawić opisu tych zdarzeń dla przyszłych pokoleń, żeby one wiedziały, po co to się stało i dlaczego on to zrobił? Jeżeli studiujesz stwierdzenia Biblii, to wiesz, że trzeba więcej wiary, by w nie nie wierzyć, niż wierzyć. Jeżeli nie wierzysz, że Biblia jest Słowem Bożym, natchnionym przez Boga, który zawiera całą prawdę, to czy będziesz na tyle uczciwy, żeby podjąć swoje własne badanie, własne dochodzenie odnośnie jej prawdziwości? To zbyt poważna sprawa, żeby tak ją sobie puścić, zlekceważyć. My tylko dotknęliśmy tego tematu, mówiąc przez 25 minut, może 30. Niektórzy z nas, którzy nie wierzą w prawdziwość Biblii, nie podejmą się takiego działania sprawdzającego jej prawdziwość. Wiesz dlaczego?
z tego prostego powodu, że w głębi swojego serca wiesz, że ona jest prawdziwa. A z drugiej strony nie podejmiesz takiego działania, bo wiesz, że są rzeczy w twoim życiu, które muszą ulec zmianie, a ty nie chcesz ich zmienić. I dlatego nie chcesz uznać autorytetu tej księgi. Że nie będziesz mógł żyć tak, jak do tej pory żyjesz. Ale gdy będziesz uczciwy wobec siebie, to ta księga zmieni poznanie twojego umysłu, a gdy dokona zmiany twojego umysłu, to zmieni twoje serce poprzez Ducha Świętego, będziesz innym człowiekiem. Taki znany ewangelista, bardzo prosty, amerykański, którego Pan Bóg użył do przebudzenia całego tego narodu, powiedział takie zdanie: albo Biblia będzie cię trzymała z dala od grzechu, albo grzech będzie cię trzymał z dala od Biblii. To wyjaśnia twoją odległość od tej księgi. Gdy w życiu zacznie być trudno, i to nie jest tak, że może się tak zdarzyć, jakbyś miał pecha, że w życiu zacznie być trudno. W życiu każdego z nas zacznie być trudno i są trudne chwile. I to nie jest wybór, albo się zdarzy, albo się nie zdarzy. Zdarzy się. Znajdziesz się w bardzo trudnych sytuacjach. Będziesz bezradny, przestraszony. I mam pytanie do ciebie. Do kogo się zwrócisz w takich momentach? Gdzie sięgniesz? Co zacytujesz w swoim sercu i w swoim umyśle? Jakie słowa? Którego polityka? Jakiego filozofa? Kogo przywołasz w takim momencie? Jaką opinię? A może Boże Słowo, które będzie lampą dla twoich stóp i będzie światłem na ścieżce twojego życia. Ewangelista Jan, kończę 20 rozdział, 30-31 werset, mówi tak: i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem Bożym, abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Wiesz już, dlaczego została napisana ta księga? Abyś ty, właśnie ty, mógł uwierzyć, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i przez tę wiarę miał życie, miał żywot w Jego imieniu. Za chwilę się będziemy modlili. Myślę, że wartałoby podziękować dobremu Bogu za tę księgę. Że powinieneś podziękować za ludzi, którzy po raz pierwszy przynieśli ci tę księgę. Podzielili się z tobą słowami tej księgi. A może powinieneś mu powiedzieć, że jest ci przykro i przepraszasz go za to, że tak rzadko ją otwierasz. I chcesz, żeby to zmienił. Chcesz to zmienić. Powstańmy i módlmy się.